Korzystając z mojego linku afiliacyjnego wspierasz kanał Do Diabła z Grami. Link w opisie. Zadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich mega serdecznie, kanał Do Diabła z Grami. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku recenzja gry Until Dawn Remake. Kod na grę otrzymałem od PlayStation Polska, jednak absolutnie nie stanowi on gratyfikacji za tę recenzję. Moi drodzy, przyznam wam szczerze, że ja osobiście mam podziurki w nosie już tych wszystkich remake'ów i remasterów. Wolałbym, żeby twórcy skupiali się bardziej na przykład na wydawaniu nowych IP, niż raczej nas takimi dość... No, powiedzenie, że bezsensownymi to może zbyt wiele, ale dość kontrowersyjnymi remake'ami, jak na przykład sytuacja, która miała miejsce z The Last of Us 2, jak teraz nadchodzący remake Horizona, czy właśnie remake, który wam dzisiaj omawiam, czyli Until Dawn. Ale po kolei. Moi drodzy, oryginalne Until Dawn wspominam wspaniale, tak? Była to bodajże pierwsza gra od Supermassive Games i była takim horrorem, bardzo mocno narracyjnym, w którym tak na dobrą sprawę rozgrywka ograniczała się do bardzo prostych segmentów gameplayowych, w trakcie których eksplorowaliśmy niewielkie otoczenie, tudzież wykonywaliśmy quick time eventy lub też wybieraliśmy opcje dialogowe, w sensie wybieraliśmy najczęściej opcje dialogowe z dwóch dostępnych, tak? Ale ilość jej przeróżnych zakończeń, ilość możliwości, w jakie mogliśmy poprowadzić historię, sama historia będącym mocnym nawiązaniem do takiego slasherowego, bardzo mocno cringe'owego kina wczesnych lat 2000. To wszystko sprawiało, a jeszcze prawa była świetna, to wszystko sprawiało, że w grę grało mi się wyśmienicie, było to coś nowego, coś świeżego i coś, co po prostu bardzo mocno przypadło mi do gustu, tak? No mieliśmy przedtem takie gry na konsolach bardziej narracyjne, jak na przykład Heavy Rain, ale ja jestem wielkim fanem horroru, więc Until Dawna tutaj przyjąłem z otwartymi ramionami. Pomówmy sobie już teraz w konwencji tego remake'u, czym jest ogólnie rzecz biorąc Until Dawn. Słuchajcie, w grze wcielamy się w grupę nastolatków, która po jakiś czas po pewnej tragedii, która miała miejsce w domku takim, powiedzmy, letniskowym w górach, tak, no postanowili do tego domku powrócić po to, żeby po pierwsze przepracować traumę, która ich spotkała, po drugie, żeby jakoś odbudować swoje tutaj, wiecie, przyjaźnie, a także zażyłości, no i po trzecie trochę się też zabawić, no wiadomo, dalej są jeszcze młodzi, nie? No i słuchajcie, oni się spotykają w tym miejscu, tak, no i poznajemy bohaterów. Bohaterowie w tej grze to tak naprawdę cały kalejdoskop postaci, które możecie zobaczyć w kinach grozy, tych takich właśnie mniej ambitnych, slasherowatych, czyli mamy zarozumiałą babeczkę, zaradnego gościa, gościa macho, gościa bardziej pipkowatego, babeczkę, która jest taką przygłupią blondyną seksbombą oraz babeczkę, która jest, wiecie, wielce empatyczna i tak dalej. Standardowy rooster postaci z horrorów, ale muszę wam przyznać, że do dzisiaj da się je lubić, chociaż początku tak na dobrą sprawę bardzo mocno przeszkadzał mi ten początkowy cringe w dialogach i tak dalej, tak później już się z postaciami polubiłem, no a śmierć każdej kolejnej z nich była dla mnie, no może nie tyle co jakąś tragedią, co wiecie, mówiłem sobie, ach cholera jasna, po co mogłem inaczej wybrać w grze. Będziemy to co rusz przejmowali kontrolę nad innymi postaciami, tak? Będziemy na przykład, wiecie, mieli scenki trzyosobowe, będziemy chodzili jedną z nich, potem będzie pokazana akcja u dwóch osób, które znajdują się tam gdzieś dalej. To jest wszystko bardzo fajne i gra bardzo płynnie przeskakuje pomiędzy tymi bohaterami, co sprawia, że historia ani na moment, przynajmniej dla mnie, nie zamula, tak? I to jest super, bo w Until Dawn coś dzieje się praktycznie non-stop. Sama historia w grze, oceniam ją ogólnie rzecz biorąc pozytywnie, do momentu, w którym się pojawiają jakieś tam, wiecie, bardziej takie supernaturalne rzeczy, ale to za każdym razem, moim zdaniem, gry z serii tutaj od Supermassive Games pod tym kątem troszeczkę cierpią. Ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, rozgrywka jest wspaniała. Jest to typowa gra, którą będziecie sobie mogli na przykład odpalić z partnerem, partnerką, żoną, mężem, wieczorkiem przy kominku, albo jak nie macie kominka, to przy herbatce. Ja w sumie nie mam, więc przy kaloryferze i herbatce. No i będziecie mogli na przykład wspólnie podejmować decyzje, razem przeżywać co się dzieje na ekranie. Wiecie, to jest taki bardziej interaktywny film, ale potwornie regrywalny, ponieważ opcji tutaj, wiecie, jak można tą fabułę poprowadzić, w sensie może nie samego jej zakończenia, co trzonu historii jest bardzo wiele, ponieważ bohaterów mamy tutaj, no tak powiedzmy, tam strzelę, już teraz nie pamiętam ich dokładnie wszystkich z imion, mam ich około 9, tak, no i możemy sprawić, że nie przeżyje nikt, albo że przeżyje jeden, albo że przeżyją wszyscy.
To jest totalnie zarąbiste, no bo oczywistym jest fakt, że fabuła rozwija się, wiecie, o jakieś takie nowe niuanse, scenki i tak dalej, w zależności od tego, kto nam przeżyje, a kto nam nie przeżyje. Dodatkowo jeszcze gra posiada bardzo fajny system efektu motyla, w trakcie którego, wiecie, jakaś mała decyzja, którą podejmujemy na przykład na początku gry, ma później gigantyczny wpływ na wydarzenia z końca gry. Uwielbiam to i to sprawiło, że słuchajcie, pomimo tego, że oryginalny Until Dawn przetrzepałem na wszystkie możliwe praktycznie sposoby, tak teraz mam ochotę do niego wrócić i przychodzić go jeszcze i jeszcze raz przy okazji tego remake'u. Remake skończyłem jednorazowo. Dobra, czyli ogólnie, okej, okay, podsumowując, słuchajcie, Until Dawn, zarówno ten oryginalny, tak, jak i ta wersja zremake'owana, to są fantastyczne gry. Zapomniałem tylko powiedzieć o klimacie grozy. Moim zdaniem on w tej grze nie występuje, jest tylko i wyłącznie oparty na jumpscarach, ale wiecie, to jest taki fajny, luzacki horror dla nastolatków. Trochę w ten sposób bym do tego podchodził, nie? To mi się akurat podobało na maksa. Drodzy, pomówmy teraz o różnicach, jakie są między remake'iem a oryginałem. Przede wszystkim powiem wam szczerze, tak na maksa, nie? Że nie ma takiego efektu wow pod tym kątem, że gra jest jakoś, wiecie, niesamowicie odmienna graficznie, ale to też przez to, że wiecie, no mamy zawsze tą dawkę taką lekką nostalgii do gry, w którą graliśmy kilka lat temu i też nasza pamięć zawsze podrasowywuje grafikę. I jak patrzyłem sobie porównania obu gier, no to okej, zmieniło się bardzo wiele, ale też no to jest moim zdaniem, wiecie, troszeczkę przeginka robienie remake'u gry w PS4, no bo oryginalny Until Dawn do dzisiaj wygląda bardzo, ale to bardzo dobrze. Zmieniła się, tak jak wam mówiłem, grafika, no i pod kątem graficznym no to jest najwyższa półka. Bohaterowie wyglądają przefantastycznie. Widoczne pory w skórze, drobne zmarszczki, ich oczy, źrenice, powieki, to wszystko rusza się po prostu cudownie. Też mamy tutaj aktorów, którzy podłożyli te swoje twarze, tak, do postaci w grze, więc wychodzi to tym lepiej, tak. Postaci mają bardzo taką zaawansowaną, głęboką mimikę. Od razu patrząc na ich twarze możemy wyczuć, tak, co czują, jak, co myślą. To jest wspaniałe. To samo tyczy się otoczenia. Będziemy zwiedzali duży dom, jakieś, wiecie, podziemne tereny, las. Jest ogólnie ciemno, ale zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz lokacje wyglądają wspaniale. Ale wyglądały też wspaniale na PS4. Kolejną zmianą poza grafiką jest ustawienie kamery i moim zdaniem troszeczkę na minus, ponieważ tutaj mamy teraz kamerę, która jest non-stop praktycznie w większości momentów osadzona bardzo blisko pleców naszego bohatera, czyli takie na przykład sekwencje, jak sekwencja w kopalni, gdzie zgubiłem drogę i lazłem powoli tą postacią, bo one raz mogą biegać, raz nie mogą. Tą gra daje im tę wielką możliwość biegania. No to strasznie mi się to dłużyło, a w momencie, w którym na przykład przychodziłem przez tę samą lokację w oryginale, a kąty kamery zmieniały się dość często, no to było to dla mnie dużo ciekawsze i dużo takie, wiecie, bardziej dynamiczne. Uważam, że przez tą właśnie opcję, że nie możemy biegać wtedy, kiedy chcemy i że ta kamera jest ciągle za naszych pleców, no troszeczkę to sprawia, że gra potrafi w jednym momencie, szczególnie właśnie mówię tutaj o kopalni, zamulić, tak? Ale ogólnie rzecz biorąc, no tak jak widzicie, słuchajcie, te zmiany nie są jakieś takie niesamowite. Są na tyle niewielkie, że tak na dobrą sprawę podobno są jeszcze jakieś delikatne różnice tam scenariuszowe i w sekwencjach gameplayu, ale cholera, przepraszam, nie zauważyłem ich, tak? Więc to chyba też świadczy o tym, że no albo pamięć mi już kompletnie szwankuje, albo że ten remake nie był do końca potrzebny. No i właśnie pogadajmy sobie teraz o tym, czy remake jest potrzebny, czy nie, czy w ogóle warto jest go kupić. Słuchajcie, najniższa cena, jeżeli chodzi o ten remake, którą odnalazłem, no to jest w sklepie Perfect Blue, macie link w opisie, tak? Tam możecie kupić Until Dawn za troszeczkę ponad 200, no ale też widziałem, że on chodzi po 3 paki, no i powiem wam tak. Oryginalny Until Dawn na PS5 chodzi w 60 ramkach, tak? Wygląda do dzisiaj bardzo dobrze. No i płytę możecie kupić za jakąś, nie wiem, 2 dychy, 3 dychy, tak? Są mega tanie te Until Dawny, więc jeżeli jesteście osobą, która skończyła, pamięta bardzo dobrze oryginalną wersję, nie musicie jej kupować, to nic większego nie zyskacie, nie ma jakichś wielkich sekwencji poodmienianych, fabuła idzie tym samym torem. Jeżeli jesteście nowymi graczami, którzy nie znają tego tytułu, to gra jest jak najbardziej warta nawet pełnej ceny, ponieważ sama w sobie jest po prostu tytułem zarąbistym. No ale wiecie, ja tutaj się mogę tak naprawdę dwoić, troić, wam o tym opowiadam, czy to potrzebny remake, czy nie, czy ta gra jest dobra, czy nie jest, ale i tak gracze tak naprawdę już w tym momencie zagłosowali swoimi portfelami, no bo Until Dawn jest sprzedażową, totalną wręcz klapą, tak? Gra sprzedaje się bardzo dobrze, bardzo mało osób w nią gra, co pokazuje nam tak naprawdę dwie rzeczy.
Pierwsza jest taka, że nie wydawać horrorów w okolicach Silent Hilla, bo to jest z reguły przegrana. A druga jest taka, że chyba gracze sami twierdzą, że tego typu remake'i nie są potrzebne, choć są bardzo przyjemne w odbiorze. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku Do Diabła z Grami. Jeżeli macie ochotę, to podajcie na mój Patronite. Możecie tutaj wesprzeć moją pracę, także was proszę o komentarze, które zwiększają mi zasięg, łapki w górę. No i co? Do jutrka. Cześć. Kicia wjechała? No, na razie.